W 12 kolejce rozgrywek grupy wschodniej drugiej ligi piłkarze Legionowi zmierzyli się na własnym boisku z Concordią Elbląg, która przed tym meczem miała tyle samo punktów co gospodarze. Zanim sędzia dał sygnał do rozpoczęcia zawodów, kibice uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego przed rokiem kibica Legii Warszawa, mieszkańca Legionowa Mariusza Dudka. Do sobotniego meczu gospodarze przystąpili z jedną istotną zmianą w porównaniu z występem w Siedlcach. Na środku obrony za nie najlepiej dysponowanego Iwana Muczaka zagrał kapitan Legionowi Paweł Tomczyk. Warto także odnotować, że w bramce zadebiutował Oskar Rybicki. Od początku spotkania Legionowia uzyskała dużą przewagę. Gra toczyła się niemal wyłącznie na połowie Concordii. Już w 6 minucie składaną akcję gospodarzy celnym strzałem zakończył Konrad Karaszewski. 4 minuty później było już 2-0. Po rzucie wolnym wykonywanym przez Tarasa Romańczuka piłka trafiła do Pawła Tomczyka i kapitan Legionowi technicznym uderzeniem pokonał Hieronima Zocha. Gospodarze nie zamierzali zadowolić się dwubramkowym prowadzeniem i nadal atakowali bramkę gości. W 15 i 19 minucie bliski podwyższenia wyniku był Jakub Bojas. W 25 minucie kolejną okazję na trzecią bramkę zmarnował Łukasz Barankiewicz. Także Konrad Karaszewski nie zdołał trafić w bramkę w 42 minucie. Obraz gry w drugiej połowie się nie zmienił. Nadal ogromną przewagę posiadał zespół trenera Marka Papszuna. W 50 minucie po wrzucie z autu Kamila Tlagi groźnie główkował Patryk Łukasik. Zabrakło dokładności także Jakubowi Bojasowi w 65 minucie. Znacznie lepiej spisał się Paweł Tomczyk w 73 minucie. Uderzył piłkę bardzo precyzyjnie i bramkarz gości nie miał najmniejszych szans na skuteczną interwencję. Dopiero w 76 minucie goście oddali pierwszy celny strzał na bramkę Legionowi. Niewiele zabrakło Michałowi Złotkowskiemu w 80 minucie, aby podwyższyć prowadzenie Legionowi. W 83 minucie na boisku pojawił się Paweł Wolski, który kilka godzin wcześniej wrócił ze Szwajcarii, gdzie w barwach reprezentacji Polski do lat 21 strzelił bramkę dającą Polsce zwycięstwo nad gospodarzami. W 85 minucie Sebastian Janusiński popisał się wspaniałym uderzeniem, którym ustalił wynik meczu na 4-0. Gospodarze zasłużenie pokonali Concordię Elbląg, a zwycięstwo to mogło być jeszcze bardziej okazałe, gdyby zawodnicy Legionowi wykazali się lepszą skutecznością. Trener drużyny gości nie miał powodów do zadowolenia po bardzo słabym meczu swoich podopiecznych. Legionowia obnażyła nasze wszystkie słabe strony i mnóstwo mankamentów w grze defensywnej. Mógłbym wyliczać teraz, ale jeżeli mamy problem z przyjęciem piłki i z celnym podaniem, to nie może być dobrze, tak? Myślę, że maksymalnie dobrym wynikiem dla nas mogłoby być dzisiaj 0-0, bo do przodu też niewiele stworzyliśmy i prochu tutaj nie wymyślę. Myślę, że byliśmy zdecydowanie słabszym zespołem i ten wynik jest zasłużony. Trener Marek Papszun zadowolony był przede wszystkim z tego, że obrona zaprezentowała się znacznie lepiej niż w poprzednich meczach. Jesteśmy tutaj zadowoleni, szczególnie z tego, że w końcu nie straciliśmy bramki. To nam się zdarzyło po raz drugi dopiero. Czy byliśmy skuteczni, to możemy już tutaj rozpatrywać dwojako, bo strzeliśmy 4 bramki, ale jeszcze zmarnowaliśmy kilka dogodnych sytuacji. Na pewno cieszymy się bardzo ze zwycięstwa i z tego, że nie straciliśmy bramki, a przede wszystkim, że gramy dalej bardzo dobrze i po tym nieszczęśliwym meczu sprzed tygodnia potrafiliśmy się od razu pozbierać. Po 12 kolejkach w tabeli grupy wschodniej drugiej ligi prowadzi Pogoń Siedlce, która ma o 1 punkt więcej. Od drugiej w tabeli Stali Stalowa Wola. 2 punkty mniej niż lider mają na koncie Pelikan Łowicz i Siarka Tarnobrzeg. Legionowia traci do Pogoni 6 punktów i zajmuje 11 miejsce. Tyle samo punktów, ale gorszy bilans bramkowy ma Świt Nowy Dwór Mazowiecki, który przyjedzie do Legionowa w sobotę 26 października. Wcześniej jednak Legionowie czeka wyjazd do Rzeszowa na mecz ze Stalą. Mogę zadeklarować, że jak zwykle jedziemy po zwycięstwo i z takim nastawieniem. Zresztą do tej pory nie mieliśmy przeciwnika, który by nas tutaj zdominował poza Siarką w pierwszej połowie, więc myślę, że nie mamy się czego w tej lidze obawiać, tylko walczyć o te 3 punkty cały czas.
Mecz ze Stalą zostanie rozegrany w Rzeszowie w sobotę 19 października o godzinie 14. Tydzień później, także w sobotę 26 października, Legionowia zagra na własnym boisku ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki, który zasygnalizował zwyżkę formy, wygrywając trzy ostatnie mecze.